wyniku uzgodnień zostanie wprowadzony zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej dla białoruskich linii lotniczych i zamknięcie dla nich portów lotniczych. To jest atak na wolność słowa i na europejską suwerenność. To oburzające zachowanie wymaga stanowczej odpowiedzi. Dlatego Rada Europejska zdecydowała o nałożeniu dodatkowych indywidualnych sankcji na osoby zaangażowane w porwanie, ale tym razem również na przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze finansujące białoruski reżim. Nałożone sankcje obejmują zakaz przelotów dla białoruskich samolotów przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej, uniemożliwienie im dostępu do korzystania z portów lotniczych Unii Europejskiej, rozszerzenie sankcji na przedstawicieli reżimu i nowe sektorowe sankcje gospodarcze. Wypracowane rozwiązania względem Białorusi dotyczą także kwestii więźniów politycznych. Po parogodzinnej dyskusji wypracowaliśmy jednoznacznie sformułowane dezyderaty, postulaty, żądania dotyczące uwolnienia tych niesłusznie aresztowanych osób, a także pewnego rodzaju sankcji, które mają napiętnować ten akt państwowego terroryzmu. Działania Rady Europejskiej są skutkiem wymuszonego lądowania w Mińsku samolotu lecącego z Aten do Wilna i aresztowania białoruskiego opozycjonisty Romana Protasiewicza. W internecie ukazało się nagranie, na którym Protasiewicz mówi o rzekomym prawidłowym traktowaniu go przez służby. Myślę, że został do tego zmuszony. To nie jest jego intonacja mowy. Jest powściągliwy i widać, że jest zdenerwowany. Jest bardzo prawdopodobne, że ma złamany nos, ponieważ jest zniekształcony i nałożyli mu dużo pudru. Białoruscy opozycjoniści w Polsce mówią o stosowaniu terroru i setkach pogróżek. Wszyscy blogerzy na Białorusi są zatrzymani, polityczni blogerzy. Żadnego nie ma wolnego kanału na Białorusi. Aleś Zarembiuk, szef Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, wskazuje, że środki stosowane przez reżim Łukaszenki na więźniach politycznych przypominają metody stalinowskie. Niektórzy więźniowie umierają na przykład na zawały serca. Torturują więźniów politycznych, także ogólnie nie tylko sytuacja Romana, również liderów Związku Polaków na Białorusi, również dzisiaj zapadło kolejnych 4 wyroki. O 19:00 rozpocznie się protest przed ambasadą Białorusi w Warszawie pod hasłem Wolność dla więźniów politycznych w Białorusi. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Premierzy Polski.